Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na trzecią partię dogrywki meczu o Mistrzostwo Świata, graną tempem 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. Przypomnę, że panowie rozegrali ze sobą już 14 partii klasycznych, które skończyły się wynikiem 7-7, więc potrzebne są dogrywki. No i zaczynamy tutaj analizę trzeciej partii. Dink gra partię białymi, rozpoczął ruchem skoczkiem na F3, jest D5, jest G3, skoczek zagrał na F3, goniec G2, E6 ze strony Nepo. Oczywiście debiuty tutaj mogą powstawać bardzo różne, różne otwarcia. Przypomnę, że na przykład można zagrać i C5, można wyprowadzić gońca na G4, można zagrać G6. To wszystko zależy od upodobań i od przygotowań zawodników. Jest E6, jest roszada, jest goniec E7 i C4 ze strony Dinga. Oczywiście są to pozycje typowe dla Chińczyka. On lubi takie rzeczy grać z gońcem G2 białymi. Jest w nich niezły, trzeba przyznać, ale mecz o Mistrzostwo Świata rządzi się swoimi prawami. Roszada ze strony czarnych, jest posunięcie B3, gdyż figurę trzeba rozwijać. Prosta rzecz, goniec B2. C5 ze strony czarnych, tutaj na pewno się szykuje takie zagranie jak D4. Jest to wielce prawdopodobne. Dink postanowił wymienić w centrum pionki, skoczek wybił i goniec zagrał na B2. Pozycja oczywiście jest póki co równa, normalna, nic się nie dzieje. Skoczek C6, posunięcie D4. No oczywiście walczyć w centrum trzeba, nie można sobie pozwolić na jakieś takie ruchy typu, znaczy można zagrać na pewno i D3 i takie tego typu posunięcia podobne, ale D4 jest jak najbardziej ruchem rozwijającym, bo trzeba próbować gryźć w centrum. Dosyć szybko to się uprościło w centrum. Goniec zagrał na F6 i hetman D2. Oczywiście Dink lubi takie pozycje mniej więcej równe. Problem czarnych może polegać na tym, że jest goniec C8 nierozwinięty, a goniec z G2 świetnie strzela sobie w punkt B7. Tutaj skoczek F4 i ten ruch może być wielkim zaskoczeniem, ale myślę, że Chińczyk wiedział, że takie posunięcie jest. O co tutaj chodzi? Moi drodzy, jak zbijemy hetmanem skoczka, to goniec zbija na B2 i biały może się poddać. Straty materialne. Jakbyśmy wzięli hetmana na D8, to tutaj jest wtrącenie, a na wtrącenia trzeba bardzo uważać. Król musi odejść i jest wzięcie tutaj na D8. Pion więcej po stronie czarnych gwarantowałby wielkie szanse na zwycięstwo, uważam. Tak nie poszło. Dink oczywiście tutaj zagrał inaczej. Zbił po prostu na F4. Hetmany się wymieniły, goniec zbił na B2 i uwaga, wieża AD1. Niektórzy z nas pewnie by zagrali wieża B1. Moi drodzy, takie ruchy są zbędne, bo goniec na B2 nie robi kompletnie nic. Nawet z takiej jednej partii, gdzie jest sporo uproszczeń, jakiejś rzeczy na pewno możemy się dowiedzieć w szachach. Warto prawdopodobnie takie sprawy od strony edukacyjnej, powiem od razu, można sobie takie rzeczy zapisywać na kartce albo jakoś rejestrować czy tam nagrywać, bo te elementy wszystkie na pewno łączą się w całość i potem po prostu gramy w szachy lepiej. To są takie niuanse, ale już można je sobie trenować. Goniec na F6, skoczek na C4 stoi świetnie. Powiem Wam szczerze, że bardzo podoba mi się pozycja białych, mimo że tutaj nasz silniczek podpowiada remis. Dink zagrał trochę szybko, w końcu zagrał troszkę szybciej. No i mimo pary gońców i zepsutych tutaj pionków białych, białe mają fajną grę, no bo jest na B7 bicie. I teraz uwaga, Nepo dosyć ciekawie zaczyna to rozgrywać. Znaczy ciekawie, ale też prosto. Wieża B8. Na razie broni pionka, no bo co on może się tutaj wychylać. Skoczek zagrał na E5. No, oczywiście białe liczą na to, że będzie wymiana na E5. No i ta pozycja no jest taka nieco lepsza białymi. Tutaj na pewno po takich ruchach i powiedzmy goniec A6, goniec F3, tutaj no goniec B7 powiedzmy, pewnie można by było wybić i zająć wolne linie. Na pewno blisko remisu ta pozycja, ale jednak białe mogłyby próbować. Ciekawy jestem, jakby Carlsen grał takie pozycje i czy by próbował wyciskać, znaczy panowie tutaj na pewno próbują. Jest wieża D8 ze strony czarnych i nastąpiło wybicie, wieża D1, goniec C7. No i też ciężko doradzić tutaj, co zagrać białymi, moi drodzy. No, Dink zagrał dobrze, oczywiście dosyć szybko uprościł, grając skoczek D7, ale z inicjatywą, to jest dosyć istotne. Nastąpiło bicie i zobaczcie, co robi Nepo. Zagrywa król F8, oddając pionka na B7. Oczywiście w tych wszystkich wariantach oczywiście też Dink tego pionka bierze. Ta pozycja jest, moi drodzy, mimo wszystko równa.
dlatego że są różnopolowe gońce i strata pionka czarnymi niekoniecznie musi dawać tutaj zwycięstwo, więc no to jest coś takiego dosyć łatwo do obliczenia i łatwej oceny takich zawodników, jak tutaj prezentują panowie swój poziom. Oni potrafią dobrze ocenić i my też na podstawie ich partii się tego uczymy. Wieża D8, oczywiście wymiana zwiąże się z szybkim remisem. Wieża C7 jest A5. Wieża C4. Tutaj Dink zastanawiał się 6 minut, moi drodzy, i zagrał wieża C4. Ruch mi się za bardzo nie podoba. Ja już taki ruch F5 sobie myślałem, żeby zagrać, oddać pionka, który tak naprawdę pionek F5 nie ma tutaj jakiegoś ogromnego znaczenia, dlatego że możemy konstruować czasami takie ataki jak goniec D5, albo przerzucić gońca na A6, goniec C4 i tutaj próbować pośrednio atakować. A jakbyśmy wzięli tego pionka, to już w ogóle biały by miał wygraną pozycję. No, ciekawy jestem, dlaczego tak nie zagrał, no ale moi drodzy, no, mecz o Mistrzostwo Świata tutaj rządzi się swoimi prawami. Nic na to nie poradzimy. Wieża C4 ze strony białych. Nastąpił goniec B4, bardzo silny ruch. Przede wszystkim białe zapewne chciały zagrać wieża A4 z opcją wybicia pionka. Czasami wyobraźmy sobie, że wieża gra na A4, goniec tutaj i gramy A3 i próbujemy zrobić sobie wolnego pionka, więc no, byłaby jakaś pewnie mikroszansa na to. Jednakże goniec B4 ze strony czarnych. No i w tej sytuacji tutaj Dink się zastanawiał, nie za bardzo widać obrony przed takim ruchem jak wieża D2, więc w tej sytuacji Chińczyk zagrał po prostu wieża na C2, wieża D2, no i te wieże się wymieniły. Moi drodzy, nastąpiło E3, goniec B4, król F1, król E7, król E2, król D6, król D3, goniec E1 i panowie tutaj powtórzyli posunięcia. Muszę powiedzieć, że kolejny remis to jest wielka szansa dla Nepo, dlatego że czwartą partię dogrywki tym tempem długim będzie grał białym kolorem. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Wielkie emocje. Przypomnę, że 30 kwietnia, czyli dziś, w momencie nagrywania tego materiału, ten mecz się skończy i poznamy nowego mistrza świata w szachach. Ciekawy jestem, kto tym mistrzem zostanie. Na pewno trzeba przyznać, że ten mecz jest wyrównany. Sporo emocji, sporo błędów. Kto ma większe nerwy, ten na pewno ten mecz wygra. Zobaczymy, jak to się ułoży, ale muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tą partią, jeśli chodzi o postawę Dinga, dlatego że dosyć szybko poszły uproszczenia. Dlaczego on na to pozwolił? Nie wiem. Nepo na pewno z tego remisu jest zadowolony, no bo grając czarnymi mecz o Mistrzostwo Świata, to każdy remis jest, powiedzmy, takim małym sukcesem. Więc no cóż, nie wiem, co się wydarzy. Nie mam pojęcia, jeżeli będzie remis w dogrywce w tym tempie, to potem będą grać panowie tempem 5 plus 3, z tego co się nie mylę. Więc będą takie, można powiedzieć, małe blice. Dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku.